Cześć! Witam Was w kolejnym odcinku na moim kanale. Musicie wiedzieć, że spotykamy się tu dziś nie bez okazji, ponieważ moją subskrypcją wybiło 1000! WTF! 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 Tak jest, moi drodzy, w końcu WTF jest poważnym kanałem. Mamy 1000 subskrypcji, w związku z tym kiedyś obiecywałem, że gdy będziemy mieli 1000 subskrypcji, zrobimy sobie pewien specjal. I choć wiem, że specjal, który dla Was przygotowałem, nic nikomu nie urywa, nawet chińskim klockom, o tyle jest to coś, czego dotychczas na kanale nie robiliśmy, bo zazwyczaj skupialiśmy się tylko i wyłącznie na recenzjach danych setów. Nie było nigdy mocków, ponieważ tak, dziś mamy kontakt z mockiem mojej własnej tutaj konstrukcji. Musicie wiedzieć, że ja zazwyczaj z powodu tego, że mam miasto, chociaż WTF jeszcze nie, ograniczam się do budowania mocków z kilku tylko małych zestawików, mniejszych, większych, nieważne. Zbudować ze wszystkich moich klocków nie mogę, bo mam miasto i bym go w życiu nie odbudował, by móc dalej skręcić serial. Mówię, WTF nie ma co prawda miasta, ale z WTF nie mam dużo więcej klocków podróbkowych, więc też mam jakby pole do popisu ograniczone. Doskonale wiecie, że tutaj mam na tyle pole ograniczone, że no tych zestawów właściwie ogranicza się do hipków. Bardzo mam dużych konstrukcji. Ten set, który tu zbudowałem, przepraszam, właściwie moc, jest zbudowany z wszystkich playtajwowskich zestawów. Zestawy playtajwowskie, czyli to jest Lidla, zestawy, które są możliwe bardzo dobre. Właśnie zostały wykorzystane do tego moca, choć oczywiście nie w całości, gdyż nie brakło trochę. Zestaw ten, który zbudowałem, ten mocek, jest nazwany impreza z okazji 1000 subów. Jest to impreza, jak widać, plażowa, nadmorska. No i teraz omówimy sobie każdy z elementów jego powoli, poszczególnie. Zaczniemy sobie może tutaj od nabrzeża. Jak widzimy, pirat, który tutaj był Shark Force'ów, pływa sobie gdzieś tam po wodzie, a z boczku tutaj wspaniała kobieta surfuje sobie na takiej oto desce do surfowania mojej konstrukcji. Pole tu do popisu, ja mówię, ograniczone klockami, dużo więcej nie mogłem zrobić. To, co widzicie tutaj, to jest fala, tak? Więc ten pan bawi się z falami. Tutaj na brzeg nadpływa ta fala, no i powoduje rozbijanie się o brzeg. No i to białe to oczywiście są, no fale takie mają rzeczy. Stateczek, który widzicie tutaj, jest to mikrostateczek, który z perspektywy plaży wygląda w ten sposób. Jest to takie, wiecie, bieda wakacje trochę, że oni nie mają prawdziwych statków, nie stać ich na prawdziwe statki. W związku z tym miasto wybudowało taką oto atrapę gdzieś stojącą na morzu, na jakimś paliku. No i ci tutaj plażowicze mogą sobie oglądać właśnie chociażby taki statek z daleka i mieć taką iluzję prawdziwego statku. Wiecie, takie, mówię, tanie wakacje dla Janusza. No i tu właśnie chociażby jest jeden plażowicz, który się już opala. Tutaj Wonder Woman, jak już mówiłem. Tu mamy takie zadaszenie, które zrobiłem specjalnie, no żeby było ładnie, że mogli siedzieć pod daszkiem, gdyby ktoś tego słońca jednak nie chciał mieć zażyć za dużo. Jest również Ashketam, który przybył na tą wielką imprezę. Jak wiecie z recenzji, mam nadzieję, że oglądaliście, jest to jednoręki Ashketam, także drugiej ręki nie posiada. No i cóż, pewnie zwietrzył tu w wodzie jakiegoś morskiego Pokemona, jakiegoś karpia albo innego, a i będzie właśnie na niego polował. Mamy tutaj również dla nieudaczników koło ratunkowe, które zwisa sobie luźno. W każdym momencie możemy je podnieść i rzucić nieszczęśnikom. Natomiast to, co widzimy dalej, bo przechodzimy teraz oczywiście do dalszej części tego mocka, to jest wielka impreza. To jest wielki bar, gdzie wydają posiłki, a wieczorami zamienia się to w DJ-kę, gdzie gra nasz DJ Jasiu. To jest DJ Jasiu, Jan Fasola, ostatnio recenzowany. Stolik, przy którym siedzi on z tą niewiastą playtajwowską. Jest to taki, wiecie, stolik spotkań, zadaszony. Bierzemy sobie jedzonko z naszego baru, siadamy tutaj sobie z jakąś kobietą, mężczyzną, no, w zależności kim jesteśmy, no i rozmawiamy. I kto wie, może kiedyś wieczorem powstanie z tego jakiś miks. No, patrząc na to, jakie kategorii są te klocki, to może lepiej nie, żeby się nie miksowały AliExpressy z Tajwami. W ogóle, żeby się... Nie, w ogóle, żeby się najpierw WTF-y nie rozmnażały chyba jednak. Co ciekawe, no trochę, nie wiem, trochę jak oni randkują, bo spójrzcie, jaki widok ma taka osoba, która tutaj siedzi przy stoliku. No gada ona trochę do supa, nie oszukujmy się tutaj. No, ale może to lepiej, by nie widzieć takiego swojego przeciwnika. Być może randka w ciemno wyjdzie temu na zdrowie. No i tutaj mamy takie paliki, by trochę byli odgrodzeni, jak widzicie, od środowiska, od tego, by mieć trochę intymności jednak i od tego zgiełku i tak dalej. Ale jednakże mieć, bo jest ona tylko z tej strony, ładny widok na morze, no i ten iluzoryczny stateczek. Gdy już byliśmy tutaj, jak widzimy, oczywiście to jest restauracja, więc jest też piesek, który
siedzi, by żebrać, by czekać na jedzonko, które gdzieś tam spadnie na ziemię, tak? Go tutaj jeden z pierwszych WTF-ów głaszcze, gdzieś tam widać pan Lipiecki. No i przechodzimy sobie płynnie do kuchni, ponieważ tu jest właśnie kuchnia. No cóż, kucharzem nie mógł być nikt inny niż najbardziej klimatyczny, pasujący do imprezy minionek w stroju, no jak widzimy, dziwnym, stringi czerwone na wierzchu, spódniczka na brzuchu. No cóż, natomiast ma on bar. Co znajdziemy w barze? Przede wszystkim znajdziemy tutaj, widzicie, skrzynię na jedzenie. No, już dość mocno pusta, także widać, WTF-y są wygłodniawe, zjadły wszystko. Natomiast mamy tutaj jeszcze lodóweczkę. Oczywiście to jest lodóweczka, co sugeruje kolor biały. Napisy u góry sugerują, że tu jest jakaś chińszczyzna. W domyśle zapewne jest to chińskie jedzenie. No, ale co tam się znajduje w tej lodóweczce, to ja już nie wiem, co tam się na imprezach dzisiaj robi, pija, jada. U góry są wentylatorki, bo oczywiście na kuchni jest gorąco, więc cztery wentylatorki pomagają przeżyć temu oto minionkowi. Jest też tutaj taki stolik roboczy. A dlaczego jest gorąco na kuchni? Ponieważ spójrzcie, jaki wypasiony grill oni tu posiadają. Ileż mierników, ileż tu opcji, jakichś dziwnych lampek, kontrolek. Natomiast rozgrzany grill wygląda w ten sposób. Spójrzcie, tu u góry nawet jeszcze jakieś płomienie się unoszą. No i u góry też taki daszek oznaczeniem, że to jest grill. Nic więc dziwnego, że ten minionek w samych stringach musi chodzić, wszak jest tam tak gorąco. Od tegoż właśnie grilla. Jedzonko całe się pokończyło. No i tak wygląda kuchnia, czyli to zaplecze kuchenne, które w nocy zamienia się w DJ-kę. Ten tutaj jego mość opuszcza, wchodzi DJ Jasiu. No i DJ Jasiu zapuszcza muzę. I jest wtedy dopiero grubo, no niczym przystało na klocki chińskie. Jedziemy sobie dalej. Tutaj widzimy, zaraz przejdziemy do baru. Tu jakiś ładny ozdobnik, taki barowy. Sam bowiem bar przedstawia się w ten sposób. Tu już kolejki się ustawiają. Być może jeszcze wybierają coś z menu. Jak widzicie, na flagach mamy oznaczone, że tu znajdziemy jakieś gorące dania. Te lampeczki po tej i po tej stronie służą właściwie po to, by nocy, wiecie, nadawać, no wiecie, światełka do tańczenia. Oni gdzieś tu sobie wtedy na tym klepisku skaczą, tańczą, bawią się, co tam kto woli. Tutaj też również mamy jakieś deseczki, by stało się wygodniej, wiecie, spadnie deszcz, grubi się błotko, a interes nie znosi próżni, więc deseczki, żeby można było na niej stać i nie moknąć. Widzimy również gotowy talerzyk. Tutaj po bokach te cyferki 63, zapewne jest to jakiś ekran albo coś, na czym wyświetla się numer zamówienia. Więc 63 obiadki w zwykły dzień, nieźle się kręci tym naszym chinolom. A u góry napis knajpy, u dołu również. No i cóż, kochanieńcy, tu jakieś liście porastają. Widzicie, klimat jest jak najbardziej nadmorski, jest fajnie, jest impreza wieczorem, czy impreza jest wieczorem, ale w ciągu dnia również harce i sfawole. To jest coś, czego w tym miejscu absolutnie nie brakuje. A cóż, taki mikromocyk mi się dzisiaj zdarzył. Nie wiem, czy wam się podoba, czy nie. Czekam natomiast na komentarze, bo oczywiście od tego, czy wam się podobał, czy nie, zależy, czy będzie takich mocków więcej. Oczywiście to będzie wymagało, by kupić więcej dużych zestawów, by mieć te budynki i tak dalej. Oczywiście tego nie wykluczam, bo no przekroczyliśmy ten magiczny próg 1000 z tym poważniejszym kanałem. Lada chwila być może pojawią się reklamy, a więc i zarabianie na tym kanale, a więc i hajs na klocki, ponieważ cały hajs z YouTube'a zawsze wydaje na klocuszki. W związku z tym pojawią się duże zestawy, więc jak najbardziej można się tylko, kochanieńcy, cieszyć. Dlatego czekam na wasze opinie, czy bardziej was jarają recenzje, czy bardziej was jarają właśnie takie mocki, a może seriale typu Trudne Klocki, nie oglądaliście? No to tu macie odnośnik, wam rzucam w tym momencie. Czekam na waszą opinię, bo oczywiście od tego, co wam się najbardziej podoba, jest warunkowane to, co na kanale się pojawia. W związku z tym właśnie, czy będę bardziej... Oczywiście nie jest tak, że wszystko zniknie, bo jednak dalej głównie będą recenzje. Natomiast w zależności od tego, jak bardzo podobają wam się mocki oraz ewentualne seriale, będę starał się częściej kręcić, oczywiście kosztem recenzji. Nie zmienia to faktu, że myślę, że cały czas warto. No cóż, my tutaj naszych plażowiczów zostawiamy na imprezie. Ci niech się poznają, może niedługo para się zmieni. Ten już nie wyrabia od pracy. No, plaża pełną gębą. Patrząc na to, co się dzieje za oknem, no to chyba chciałoby się już na takiej plaży, przynajmniej ja, wylądować. Tak jak ten tu, wywalić klatę parawanu tylko... W sumie czemu parawanu nie zbudowałem? Nie wiem, parawanu tylko rozłożyć, wiecie, jak najwięcej się da. No i czekać tylko, aż ktoś krzyknie: gotowana kukurydza!
No i co, kochani, czekam na waszą opinię odnośnie tego moca i super. Dziękuję wam wszystkim, którzy daliście mi subskrypcję. Ci, którzy daliście, nadróbcie, bo jak widzicie na kanale, jest bardzo ciekawie. Dziękuję jeszcze raz wszystkim, którzy dali tą subskrypcję. Dzięki wam jest nas już 1000. Wy mi pokazaliście, że absolutnie eksperymentalny pomysł. Hej, zróbmy kanał o podróbkach, a połowa ludzi mówiła, nie, to się nie może udać. Jak widać, udało się, cały czas się udaje. Jest super. Idziemy tu zdecydowanie nawet lepiej niż na kanale z grami, co myślałem, że będzie przeciwnie. Jeżeli nie byście na kanale z grami, was tam serdecznie zapraszam. No, tak samo jak na mój bazowy kanał, gdzie tych modków jest zdecydowanie więcej. Czekam na wasze opinie koniecznie. Widzimy się już wkrótce w kolejnych i jeszcze raz wielkie dzięki. Bye!